Dzień dobry, panie dyrektorze. Proszę poczekać, zajęty jestem. Panie dyrektorze, wzywał mnie pan. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja panie do siebie nie wzywałem, ja panią do siebie zapraszałem. Gertruda Tumidaj jestem, mama Jagódki. A, pani Tumidaj. Jagódka dostała już 3 jedynki z zachowania, a dopiero co się zaczął rok szkolny. Panie dyrektorze, i na pewno Jagódka, toż to takie grzeczne dziecko. 3 jedynki, ale za co? Pani Tumidaj, Jagódka przychodzi do szkoły w króciutkiej spódniczce i pokazuje wszystkim chłopcom rajstopki. Panie dyrektorze, czy takie może rajstopki? Panie dyrektorze, no byłyśmy z Jagódką w ten weekend w galerii i kupiłyśmy sobie takie ładne rajstopki. No proszę się nie dziwić, że dziewczę chce się pochwalić. No tak, ale... Bo pracuję, panie dyrektorze. Pani Tumidaj, to nie wszystko. Ostatnio Jagódka przyszła do szkoły w przezroczystej bluzeczce. Mhm. I prześwitywał jej staniczek. No co pan powiada? Staniczek, panie dyrektorze. Panie dyrektorze, no... Ale o, staniczek, proszę sobie przypomnieć, dopiero wakacje się skończyły, a na plażach to wszystkie panie eksponowały staniczki. No ale ja z Jagódką porozmawiam, oczywiście. No, no powiedzmy, ale żeby do szkoły przychodzić w tych długich paznokciach, te gipsy, flipsy na psy się kończą? Panie dyrektorze, tipsy, no spojrzy pan tylko, jak dłoń w takich tipsach wygląda elegancko, zadbana, panie dyrektorze, ale może byśmy mogli jednak coś zaradzić na te jedynki? No wie pani, ja mam wykształcenie pedagogiczne, możemy się spotkać na przykład na prywatnym gruncie i porozmawiać, coś na pewno zaradzimy. Oj, panie dyrektorze, naprawdę szczerze ufam w pana wykształcenie i doświadczenie, ale może o tu najpierw byśmy poprawili tę ocenę, a potem omówimy to, omówimy. Ach, nie da się zrobić. O, tu, i tu. O, dziękuję, panie dyrektorze. To co, spotkamy się na prywatnym gruncie? Ale rzeczywiście, do zobaczenia, panie dyrektorze, online.